Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku filmów z cyklu Twój jednoślad zanim zepsujesz. Jak widzicie na podnośniku, dzisiaj mamy Piaggio MP3. To jest pojemność 250 cm3, a za chwilę powiem, co w dzisiejszym odcinku. Wielu z Was, podejrzewam, spotkało się już z takim problemem, który dotyczy takiego szumu w przekładni CVT, ale to jest tylko wtedy, kiedy kręcimy kołem na wyłączonym silniku lub kiedy silnik pracuje na wolnych obrotach. Ja spróbuję Wam zademonstrować ten szum i powiem Wam, co zrobić, jak to naprawić, czego trzeba użyć i czym to jest spowodowane przede wszystkim. Zatem jak widzicie, mamy tutaj przekładnię pasową CVT, ona jest akurat zamknięta, ja będę to otwierał, ponieważ będziemy musieli dostać się do niektórych elementów, które tam są wewnątrz. Jak tylko poruszymy kołem, obrócimy lekko, będzie słychać specyficzny szum. Posłuchajcie. Jak słyszeliście, przekładnia strasznie szumi, strasznie. To jest bardzo mocny szum, nie wiem, czy to tak było słychać w mikrofonie. A teraz chciałem powiedzieć o tym, jakie błędy większość osób popełnia przy naprawie i złej diagnostyce, złym diagnozowaniu, bo pamiętajcie, najważniejszą sprawą jest to, żeby dobrze i prawidłowo zdiagnozować daną usterkę i wtedy to nam pomoże w prawidłowej naprawie, dobraniu odpowiednich części. Moi drodzy, szum, który słyszycie, wiele ludzi interpretuje to jako szum przekładni. No, można by tak powiedzieć, ponieważ przekładnią kręcimy i ta przekładnia nam szumi, tak? Ale to nie jest przekładnia, moi drodzy. Wielu z Was wymienia łożyska przekładni, rozbiera cały tył, całą przekładnię zębatą napędową, która jest w tylnym kole, wymienia łożyska, składa to z powrotem i w dalszym ciągu szum nam zostaje. Więc ludzie znowu wyjmują to wszystko, kupują nową przekładnię, nową, używaną, w dobrym stanie, ale problem powraca i w dalszym ciągu szum nam zostaje. Moi drodzy, elementem, który najbardziej jest narażony na właśnie takie, szumy, że to tak nazwę, są łożyska, ale nie w samej przekładni, ponieważ musicie pamiętać, że przekładnie łożyska są praktycznie prawie zalane, a zębatki, które są w ruchu, powodują to, że ten olej się w taki sposób miesza, to jest tak zaprojektowane, że te łożyska są bez przerwy podczas jazdy praktycznie mokre, smarowane, zalewane olejem, a co najważniejsze, olej, który tam jest zastosowany, 80-290, jest tak gęsty, to jest specjalnie olej przeznaczony do takich przekładni, które pracują na wysokich obciążeniach, w specyficznych warunkach. Ja teraz demontuję klapę, pokrywę przekładni CVT i pokażę Wam, co trzeba zrobić, jakie łożyska trzeba wymienić, żeby po prostu zniwelować tą usterkę. Teraz Wam opowiem, jakich narzędzi będziemy potrzebowali i co trzeba zrobić, żeby zdemontować ten dekiel. Mnóstwo osób o to pyta, na forach internetowych, na Facebooku, na tych grupach wszystkich jest bardzo dużo pytań, więc poradnik jest dla osób, które jeszcze tego nie liznęły, a chciałyby to same naprawiać. Już tłumaczę. Na pewno będzie potrzebny klucz nasadowy 8, 8 mm. Ja używam klucza udarowego, elektrycznego. Klucz nasadowy 19 do odkręcenia sprzęgła, który jest tutaj, że tak powiem, na takim łożysku podpierającym. Musi być, bo dosyć spora siła tam działa, więc producent zastosował tutaj dodatkowe łożysko, żeby ten wałek podeprzeć. Jak dostać się do tej śruby? Oczywiście ten dekiel musimy zdjąć. Podważamy sobie śrubokrętem. On jest na takich trzech bolcach, na gumkach i można to śmiało, bez problemu zdemontować. Oczywiście kluczem pneumatycznym odkręcamy sobie sprzęgło, prawda? Dobrze, gdzie jest mój klucz pneumatyczny? Pamiętajcie, tutaj jest z reguły w tych modelach przewód masowy, który jest bardzo istotny. Nie zapomnijcie go przykręcić z powrotem do masy, bo będziecie mieli problemy
z rozrusznikiem. Słuchajcie, w 250, 125, 250 i 300, pamiętajcie, odkręcamy tylko i wyłącznie śruby z pokrywy. Tutaj są jeszcze raz, dwa, trzy dodatkowe śruby z miski olejowej, żeby tego nie odkręcać, ponieważ będzie, zerwie się uszczelka, no i będzie do wymiany. Tego nie demontujemy. Więc w sumie mamy do zdemontowania raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9 śrub, moi drodzy. 9 śrub do zdemontowania mamy, więc to musimy uczynić, zdemontować i zdejmiemy całą pokrywę. Lecimy. Przepraszam. 10 śrub. 10 śrub odkręcamy. Tej tutaj nie zauważyłem. Pamiętajmy, żeby zdjąć pokrywę, trzeba wykręcić bagnet. To jest też korek wlewu oleju, a zarazem bagnet. Tego co pamiętam. Tak. Olej będziemy wymieniali, tak. To też odkręcamy i dopiero wtedy możemy przystąpić do zdjęcia całej pokrywy. Zobaczcie. Spróbuję to zrobić tak, żeby było bezkolizyjnie. Tak. Wszystkie śruby wykręcone. Oczywiście możemy tutaj sobie podważyć w miejscu serwisowym. To jest taki punkt serwisowy, w którym podważamy sobie śrubokrętem albo jakąś breszką, żeby ten dekiel nam zeskoczył z łożyska. No, trochę zapieczone, powiem Wam. Zapieczone mamy to łożysko, moi drodzy, więc można lekko puknąć młotkiem. Pamiętajcie, lekkie puknięcie młotkiem nie uszkadza gwintu, bo spotkałem się wiele razy z opiniami, że ja naparzam młotkiem i niszczę gwint. Moi drodzy, naparzanie młotkiem, a pukanie młotkiem w odpowiedni sposób to jest bardzo wielka różnica, więc ja bym prosił tutaj nie przesadzać z niektórymi komentarzami. Ok, dobrze, delikatnie. I sprawdzamy, czy schodzi. Powiem Wam, zapiekło się to naprawdę dosyć mocno. Nie wiem, jak to zdejmę, ale spróbujemy. Może trzeba będzie użyć jakiegoś środka od odzewiacza. Może być to cokolwiek. Nie będę wymawiał tutaj nazwy. Spróbujemy jeszcze raz. No, dosyć sporo. Zeszło. A widzę, moi drodzy, że muszę tutaj odkręcić filtr powietrza, więc demontujemy filtr powietrza. Pokrywę filtra wystarczy zdemontować i nam to zejdzie. Więc odkręcamy tutaj te śruby. I teraz tak, moi drodzy, zdejmujemy ten dekiel sobie i kręcimy ponownie przekładnią. Jak słyszycie, też jest szum. Jest cichszy, ale jest. I teraz najważniejsza rzecz. Co tutaj najczęściej się uszkadza? Moi drodzy, łożysko w pokrywie, które po przekręceniu, słuchajcie, palcem już czuć w palcu, że ono jest suche i chrupie, więc jest już nieciekawa sytuacja. Drugą rzeczą, którą, jeśli to łożysko mamy już tak uszkodzone, to drugą rzeczą, którą trzeba zrobić, też wymienić kolejne łożysko, już tłumaczę, które. Kiedy demontujemy już całe sprzęgło, o ile nam się to uda,
użyję młotka miedzianego. Ok. Może zdemontuję też sobie wariator. I teraz śmiało znowu możemy sprawdzić przykładnik. Posłuchajcie teraz. Ja zakręcę tym kółkiem i słuchajcie, czy będziecie słyszeli ten szum. To akurat nie w tą stronę. Jak słyszycie, szum jest bardzo cichy i to jest naturalny szum tej przekładni. Teraz tak, wiele osób jeszcze pyta, że ten wałek, który ma tak potężny luz osiowy, czy on ten luz ma mieć taki duży? Moi drodzy, ten luz jest naturalny. W ten sposób też ten luz jest naturalny. A dlaczego? Ponieważ, tak jak powiedziałem, pokrywa małożysko podporowe. I jak dokręcamy całą przekładnię, ten wałek jest wyciągnięty i cały osadzony na tym łożysku, trzymany na tym łożysku w pokrywie. Więc luz jest odpowiedni, tak powinno być. Nie bójcie się tego, nic nie modyfikujcie. Kolejną rzeczą jest, moi drodzy, łożysko zewnętrzne na sprzęgle w korektorze momentu obrotowego. Już Wam tłumaczę, jeśli włożycie palucha i pokręcicie, słychać wyraźnie też huczenie tego łożyska. To łożysko pada praktycznie nigdy. Nigdy nie pada, bo nie spotkałem się nigdy z uszkodzeniem takim normalnym tego łożyska, tylko mechanicznym, bo ktoś tam czymś walnął i to łożysko się uszkodziło. Więc tego łożyska nie wymieniamy, wymieniamy to łożysko. Jak to sprawdzić? Już mówię. Wystarczy tylko założyć korektor momentu obrotowego ze sprzęgłem na oś i zakręcić. Słyszycie, jak szumi? Słuchajcie. Tak szumi całości to łożysko, więc mamy dwa łożyska uszkodzone, które musimy wymienić, żeby rozwiązać ten problem. A za chwilę pokażę, jak wyjąć to łożysko, oczywiście przy użyciu odpowiednich narzędzi. Nie wiem, jak to domowym sposobem zrobić, bo wybijanie takiego łożyska, wybijanie z tej strony jest nie najlepszym sposobem. Po prostu trzeba zastosować ściągacz bezwładnościowy, taki wybijak. Pokażę Wam, jak to wygląda. Jak zdemontować to łożysko? To zewnętrzne łożysko, moi drodzy, wyjmujemy w tą stronę, ale i tak trzeba to rozebrać, żeby sprawdzić, czy już przypadkiem nie trzeba uzupełnić smaru w korektorze momentu obrotowego. Ja to pokrótce wytłumaczę. A dzisiaj głównym tematem są te łożyska, ten szum w przekładni, który ludzie interpretują jako uszkodzone łożyska w samej przekładni zębatej wewnątrz skrzyni biegów, skrzyni napędowej. Dobra, najgorszym teraz etapem jest wyjęcie tego segera. Zobaczcie, jak on tutaj wygląda. Ja może jeszcze poświecę latarką dokładnie. Nie ma takich specyficznych oczek ten seger, zobaczcie, tylko ma takie ząbki, o które trzeba zahaczyć śrubokręt. No nie jest to proste, nie jest to proste. Potem Wam jeszcze powiem i pokażę, dlaczego te łożyska się uszkadzają, moi drodzy. Więc ja się zabieram za wyjmowanie. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Powiem Wam, sprawa nie jest prosta, jeśli chodzi o wyjęcie tego łożyska, tego segera przede wszystkim. Gdzieś tutaj mam mój magiczny śrubokręt. O! Użyję płaskiego śrubokrętu. Potem Wam jeszcze powiem, dlaczego jest tutaj zastosowany taki seger, a nie inny, bo to ma wielkie znaczenie.
Kurczę, powiem wam, już tu ktoś coś chyba próbował robić, ale nie dał rady, bo wyłamany jest jeden ząbek z tego zegara. Więc nie będzie prosto. Po kilku minutach walki wyjąłem ten seger, moi drodzy. Teraz mogę przystąpić do demontażu tego łożyska. O, widzę, że tutaj łożysko już było wymieniane i nie wiem dlaczego ono zaczęło chrupać, ale dobra. Tak. Teraz wam wytłumaczę, dlaczego i w jaki sposób dochodzi do uszkodzenia tego łożyska. Słuchajcie, producent tutaj stosuje łożysko kryte z jednej strony. Zobaczcie, z tej strony nie ma żadnego po prostu pokrycia, ono jest otwarte, a z tej strony jest zamknięte. To nie ma kompletnie sensu. Ja wam powiem tak, robią to nawet markowe firmy i Chińczycy też to robią tak samo, bo jest to skopiowane, prawda? Według mnie jest to błędne, naprawdę. Ja te łożyska wymieniając i potem motocykle jeżdżą na tych łożyskach, skutery, maxi skutery, naprawdę grube tysiące kilometrów i nic się z tym nie dzieje. Dlaczego ja stosuję łożyska 2RS? 2RS to jest skryte z dwóch stron gumą. Dlaczego? Dlatego, że łożysko fabrycznie jest zaopatrzone już wewnątrz w smar i nawet jak to łożysko będzie gorące, bo tu proszę zauważyć, że jest sprzęgło odśrodkowe, które wytwarza naprawdę dosyć sporą temperaturę podczas startu i tam, że tak powiem, może nie rozpędzania, ale samego startu, bo trze. Dlatego też ma łopatki do chłodzenia już całej i wentylowania całej przekładni, więc całe ciepło przenosi się na to łożysko. Jak widzicie, to łożysko jest dosyć malutkie i smarowanie tego łożyska pod tytułem wprasowanie go i nawalenie mnóstwo smaru tutaj do wewnątrz nie daje pożądanego efektu, ponieważ ten smar i tak się tam nie dostanie. Nie ma możliwości, bo konstrukcja nie pozwala nawet na to, żeby odśrodkowo ten smar się tam dostał. Pod wpływem jakichś obrotów czy siły odśrodkowej ten smar tam się nie dostanie do tego łożyska. Więc ja stosuję łożyska zamknięte z obu stron, już fabrycznie nasmarowane i naprawdę to daje efekt. Ja stosuję łożyska wyłącznie Koyo albo NTNA japońskie. W najgorszym wypadku, jeśli w danym momencie w hurtowni nie mam tych łożysk, zakładam Timkena. Nie zakładam innych łożysk, bo mam złe doświadczenia. Wiem, że te łożyska, te trzy marki na pewno sprawdzą się w jak najlepszy sposób. To nie jest reklama, moi drodzy, tylko podpowiedź tego, co można zastosować, żeby to dobrze zrobić, prawda? Także ja poszukam sobie teraz takiego łożyska, sprawdzę, czy mam na stanie i zaraz do was wracam. Będę jeszcze to rozbierał dalej, ponieważ muszę wyczyścić cały korektor momentu obrotowego. Muszę sprawdzić sprzęgło i pokażę wam, jak to powinno wyglądać. No co prawda tematem dzisiejszego filmu są te łożyska szumiące, ta szumiąca przekładnia, ale serwis korektora momentu obrotowego może na inny odcinek, więc pokażę tylko to, co o łożyskach, a inny odcinek zrobię o tym, jak powinno się przeprowadzać prawidłowo serwis takiej przekładni CVT, bo to jest bardzo ważne, pamiętajcie. Każda wymiana oleju to jest serwis motocykla. Powinniście sprawdzić sobie zawory, zrobić serwis przekładni CVT. Ja to robię przy każdej wymianie oleju, przy każdym serwisie, na który przyjeżdża do mnie klient. Trzeba to zdemontować, sprawdzić. To jest podstawa długowieczności i prawidłowej pracy przekładni CVT. Pasek się nie zużywa, nie mamy zacięć wtedy na korektorze, wariator pracuje prawidłowo i tak dalej, i tak dalej. Lecę szukać tego łożyska. Słuchajcie, kolejnym elementem, o którym mówiłem, jest wymiana też tego łożyska w tej pokrywie. Tutaj jest troszeczkę łatwiej, ponieważ seger jest z dziurkami, więc możemy zastosować normalne kleszcze do segerów
I po problemie. Także ja zdemontuję to łożysko i będziemy wymieniali na nowe. Tak, łożyska już mam. Znalazłem łożyska odpowiednie. Jak widzicie, kryte z obu stron gumą. Nie szumią nowiutkie łożyska. Tutaj też kojo. Także wprostuję nowe łożyska. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało po wymianie łożysk. Stare łożyska oczywiście. To nie słychać, ale to szumi jak tutaj też, ale chyba tego w mikrofonie nie będzie słychać. W palcu, moi drodzy, bardzo dobrze to wyczuć. Wkładacie palec do środka, kręcicie lekko łożyskiem i będziecie czuli takie jakby piasek był w tym łożysku, więc już będziecie mieli sygnał. To już jest sygnał, że te łożyska są do wymiany. One muszą bardzo gładziutko pracować. Dobra. Ja idę wprasować nowe łożyska, założymy to z powrotem na oś wałka sprzęgłowego i sprawdzimy, czy teraz będzie taki sam szum jak przedtem. Łożyska wymieniłem i w pokrywie, i w korektorze momentu obrotowego. Oczywiście pamiętając, że to łożysko trzeba też nasmarować nowym smarem. Zobaczcie teraz, kręcąc nowym, mamy minimalny szum, wiadomo, łożyska pracują, zawsze jakiś dźwięk tam się wydobywa, ale już to nie jest to, co było przedtem, prawda? Ja teraz jeszcze Wam pokażę, jak to wszystko pracuje, jak założę ten dekiel, bo z tym dekielem to też inaczej chodziło. Zobaczcie tylko. Lekko dokręcę tylko nakrętkę, żeby ten wałek się ustawił. Dobra, błąd. Jeszcze muszę założyć. O, dzwon. Jeszcze jest zmęczone wszystko. Słuchajcie, teraz mamy ciszę. Kręcę przekładnią. Zobaczcie. Przykładam mikrofon specjalnie. Jest cichutko. Przekładnia pracuje teraz w normalny sposób z nowymi łożyskami. Nie ma tego szumu. Jak widzicie, nie zawsze łożyska przekładni są winne, a w większości, w 99,9% to jest moje doświadczenie. Są to łożyska zewnętrzne i to łożysko w korektorze momentu obrotowego. Moi drodzy, skąd wiedziałem od razu, że to są te łożyska? No słuchajcie, wieloletnie doświadczenie zawsze podpowiada mi to, co już, czego się już nauczyłem, ponieważ tego nie nauczy Was żadna serwisówka, tylko ktoś, kto już przy tym pracuje jakiś czas i wie, o co chodzi. Dobra, to by było chyba na tyle. Ja jeszcze mi zostało tutaj zrobić cały serwis tej przekładni i rozebrać korektor momentu obrotowego. Muszę wyczyścić całą przekładnię, sprawdzić rolki. O tym też będzie w przyszłości film, aczkolwiek jest już na moim kanale, ale warto sobie takie wiadomości odświeżyć, więc coś takiego nagram przy udziale takich motocykli jak Piaggio MP3, tej pojemności większej, to jest 250. Więc moi drodzy, jeśli materiał się podobał, oczywiście zapraszam do subskrypcji, łapkę w górę i zapraszam do komentowania pod filmem. Pozdrawiam serdecznie oczywiście. No i co? Lewo w górę. Jest pogoda, trzeba jeździć. Pozdrawiam.